Hejka, Ole Koźlek, a ze mną jest Ludwiczek. Cześć, witam, witam. Kolejny ciekawy performance na konferencji. Skąd? Ja uwielbiam Kubusia Puchatka, szczerze. A to nie był mój performance. Ale jakieś tam... Ale ja nie wygląda jak Kubuś Puchatka. Tak. Zastanawia mnie ogólnie, skąd ty bierzesz pomysły na takie różne ciekawe rzeczy? Nie, no usiadłem i napisałem po prostu. No to tyle, nie, serio, jakby usiadłem i napisałem, no. Było podczas leżenia, gdzie miałeś ten dzień wolny. Tak, grałem w LoL'a, no, grałem w LoL'a i już tak w ogóle wbiłem Golda 1, najwyższą rangę w moim życiu. I kurwa, akurat leciałem już finał LEC i oglądałem sobie finał LEC i mówię... Dostałem informację, że szkoda, że ostatnio nie ten, nie poszło Monika i ten, ale no to tutaj będzie fajnie, bo będą ludzie, no to sobie usiadłem i napisałem. Długo też myślałem, mówię, nie, no to słabe jest, nie, no kurwa, nie bawi mnie, no ale jak się trochę nad tym usiądzie i potem się trochę poulepsza, no to wychodzi jakoś. Okej, no tak jak wspominałem, twoje performance są ciekawe na konferencjach, a tak walka sama w sobie nie oddaje aż tak bardzo. Czy na tej planujesz coś zmienić, jednak pokażesz wiele więcej tych umiejętności, bo no, ostatnią walkę przyjąłeś też, no dosyć krótki miałeś okres przygotowawczy, ale jednak no poziom konferencji, a poziom walki był totalnie różny. Nie, no ja tak nie uważam. Ja uważam, że jak na to, że wtedy trenowałem 2 tygodnie, to i koleś, który trenuje 20 lat, spierdalał przede mną po całym oktagonie i nie chciał się w ogóle ze mną wchodzić w wymianę. Tutaj wiem, że Mario będzie chciał ze mną wchodzić w wymianę, mam taką nadzieję. Wiem, że trenuje z gromdziarzami, także tam chłopaki lubią się ponapierdzielać po twarzach. I ja jestem na to totalnie gotowy. Ja lubię dostawać w łeb. Jak kurwa dostaję w łeb, to mam taką szajbę, we się we mnie budzi. I no, jeżeli mi nie zgaśnie światło, to mogę zapewnić, że go zabiję. Okej, okay. Czy masz jakieś takie 3 cechy, które na pewno są lepsze u Super Maria niż u Daro? Oprócz wieku i tego, że będzie uciekał? Nie no, Super Mario, kurczę, to są dwie osoby totalnie różne, nie? Super Mario jest niższy, ale na pewno jest bardziej nabity. Może być też dosyć szybki, aczkolwiek uważam, że będzie taki troszeczkę, może być troszeczkę nieporadny. A Daro był... miał długie łapy. Okej. Okay, długie nogi. A nie uważasz, bo jednak wszyscy zawodnicy... Wszyscy zawodnicy trenują ciężko, mają po kilka treningów czasami dziennie, a ty jednak tak niecały tydzień przed walką, tydzień, jednak bierzesz dzień wolnego i grasz w LoL'a. Nie uważasz tego za trochę może takie podejście, może lekko lekceważące? A gadałaś z kimś, kto kiedykolwiek przygotowywał się profesjonalnie do jakiegoś pojedynku? Oczywiście, że tak. No to ja uważam, że te osoby zazwyczaj mają dni wolne, dni restu. Trenowałem od poniedziałku do soboty 7-8 treningów w tygodniu i za każdym razem niedziela była dla mnie po prostu dniem wolnym, w którym po prostu śpię, chodzę na saunę, chodzę na masaże. Tam raz na jakiś czas robiłem w niedzielę jakieś podbiegi, ewentualnie truchty, ale no, niedziela zawsze była po prostu dla mnie dniem wolnym. To jest plan mojego trenera, to też nie jest mój plan, że ja sobie dzwonię do trenera i mówię, ej stary, kurwa, dzisiaj mam wyjebane, nie przychodzę, bo muszę odpocząć. Nie, ja raczej jestem taki, że dzwoni do mnie trener, mówi, kurwa, rozkojarzył się tak, dużo ludzi na mnie zaczęło patrzeć nagle. Ale ty mnie tak nie śmielasz. W każdym razie, nie ma czegoś takiego, że wiesz, trener do mnie dzwoni i mówi, okej, może zróbmy dzień wolny, ja do niego mówię, no nie, kurwa, lecimy, nie? Jakby ten, on mówi, nie, dzisiaj potrzebujesz odpoczynku. Ja też znam swój organizm, wiele lat uprawiałem sport i wiem, kiedy coś muszę delikatnie odpuścić, a kiedy muszę mocniej przycisnąć. Okej, okay, jak patrzymy na ciebie, no to spadła ci waga troszeczkę. O ile kilogramów już od tej ostatniej walki? Od ostatniej walki to jakoś 8-9 kilo chyba. To dosyć sporo, brawo, bo nie każdemu się udaje w sumie zrzucić aż tyle. Najważniejsze, żeby rzucać to tak, jak ja robię, czyli w taki zdrowy sposób w miarę. Czego się patrzysz? Bo jakiś bełkot słyszysz po prawej strony. Dziwny. Ten głos, nikt nie gdzieś w dźwiękach mojej doskonałości, nie wiem. Już jest ciszej? Już jest ciszej. Jakie było pytanie? Powtórz, proszę. No i teraz ja się rozkojarzyłam. Że tak chudo wygląda, tak? Ale dobra, nic się nie dzieje, po prostu zmieniamy temat. Jeżeli chodzi o Wojtka, dalej z nim współpracujesz, bo to jednak on ci chyba pomógł zaistnieć w tym świecie takim dziennikarskim. Znaczy wiesz, to totalnie generalnie.
totalnie, generalnie. Nie no, Wojtek jest moim ziomalem, on robi swoje rzeczy, ja robię swoje rzeczy i on, no to prawda, pomógł mi zaistnieć, wynajął mnie jako aktora do projektu. Ja przede wszystkim skończyłem szkołę aktorską, a teraz tak naprawdę to wszystko, co tutaj się dzieje, to jak muszę sam dbać tak naprawdę o swój wizerunek. No, można czasami do niego zadzwonię, mówię, ej stary, tą współpracę mogę wycenić na tyle, czy lepiej mógłbym pocisnąć coś więcej, albo mówi, nie wiem, jakieś pomoc kontentową jakoś daje, ale no ten kontakt nie jest już na takim poziomie, jak był wcześniej. Czasami nie gadamy ze sobą przez miesiąc, przez dwa miesiące, więc obecnie jesteśmy dwoma osobnymi tworami tak naprawdę. Okej, okay, czyli już nie łączycie z nim żaden jakiś kontrakt, gdzie byś mu na przykład teraz za aktualną walkę na przykład odpalasz mu procent? Nie, my generalnie, teoretycznie kontrakt między nami jest, jest podpisany, ale to jest bardziej takie umowne, przyjacielskie, w którym, kurczę, jakby to ugryźć w ogóle. Nie wiedziałam, że są jeszcze takie przyjacielskie kontrakty, bo jednak nawet po ekipie było widać, że jednak też padł rozłam, gdzie oni też się przyjaźnili. Widzisz, no tam może wystąpiły dużo większe pieniądze niż u nas może tych pieniędzy tak dużych nie było, więc jakoś to dużo, bardzo nas nie podzieliło, więc my dalej jesteśmy przyjaciółmi, ale on, ja na przykład nie miałbym serca brać od kogoś pieniądze w momencie, w którym tak naprawdę nic dla niego nie robię w tym momencie, więc ja myślę, że jesteśmy dogadani tak, jeżeli on coś dla mnie będzie robił, to on te pieniądze po prostu będzie dostawał ode mnie. Obecnie jesteśmy umówieni na to, że cały kanał i wszystko, co zrobiliśmy, jest już przypisane totalnie na mnie i my po prostu dalej zostajemy ziomami, ale już nie współpracujemy na tak dużym, wiesz, pułapie. Okej. Okay. No twój przeciwnik w sumie na tej konferencji chyba zyskał kolejnego potencjalnego przeciwnika, a ty? Ale do tej walki nie dojdzie, no nie, no gdzie? Kuźwa, w sensie... Dobra. Bomba jest gościem, który dostaje bomby cały czas. On śpi w oktagonie 24/7, przychodzi raz, zasypia, przychodzi drugi raz, zasypia. Nie wierzę, że Mario nie zrobi tak samo na walce ze mną, więc może ta walka jest realna, jako dwie osoby, które przegrają ze sobą, żeby podbić sobie jakoś ten... Rekord, dokładnie. Niech się tam przepychają jak chcą, no to dwa bakłażany do lania po prostu. Ciekawa opinia. No to co, dziękuję ci bardzo. Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo mam ze sobą rękawice. Mocne wejście. Rękawice. Nie, mogę sobie zobaczyć. I prosiłabym cię, jeżeli masz ochotę, czy podpisałbyś się na niej. Już ci daję marker i w zamian otrzymasz drobny prezencik. Dobrze. Kolor też zobowiązuje tego markera w takim razie. Dobra jesteś. Dobra, zrobimy tutaj, żeby wiadomo było, kto bił. Dobrze. A, w tej płaszczyźnie. O, super, dziękuję bardzo. Mamy prezent, mamy podpisik. I tutaj taki drobny upominek. W zamian za to marker zabieram. Mam nadzieję, że się podoba i że będziesz korzystał. Będę korzystał, oczywiście. Jak po walce robię prawo jazdy, więc już wiem, gdzie zawiśnie. Akurat ten worek się dobrze nadaje do takie dni, w które jednak nie trenujesz i leżysz sobie w łóżku, więc wtedy będziesz mógł skorzystać. Taki rod stresujący jest. No, może być stresujący. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. I życzę powodzenia. Dzięki.